Jedna z najbardziej oczekiwanych dębickich inwestycji w tym roku wystartowała. W parku imienia Władysława Skarbka-Borowskiego zamontowano ogrodzenia i już rozpoczęto pracę w ramach rewitalizacji przestrzeni. Zakończenie budowy nowych atrakcji za prawie 5 milionów złotych planuje się na koniec 2020 roku. To teraz młodzi zrobią, to będą miały ich dzieci. Wszystkie strefy obejmują, można powiedzieć, cały przedział wiekowy. Począwszy od placu zabaw do ścieżek dla osób niepełnosprawnych, dla osób starszych, całego tam przedziału wiekowego. Będą nowe alejki, to jest podstawa. Będzie oświetlony ten park, tak naprawdę oświetlony, gdzie zostaną zamontowane kamery właśnie monitoringu i myślimy, że te kamery pozwolą na utrzymanie porządku, czystości, jak również bezpieczeństwa w tym parku. Takie jest założenie tej modernizacji tego parku. Prace postępują, firma ogrodziła teren. Proszę mieszkańców, żeby pilnowali swoje dzieci, żeby nie wchodzić w teren ogrodzony, bo po prostu będzie tam w czasie tego remontu, modernizacji niebezpiecznie. Dział promocji już przygotowuje taką imprezę plenerową na otwarcie całego tego kompleksu i myślę, że na początku właśnie działalności pokażemy, co można tutaj robić. Będą pewno, to miejsce będzie też pewnym miejscem spotkań i przedszkolaków, i dzieci ze szkół podstawowych. Myślę, że kolejne działania sprawią, że ten park będzie tętnił życiem. Obecnie w Parku Stomilowskim największą atrakcją jest wybudowany w 2017 roku pump track. Po remoncie znajdzie się tam jeszcze 7 tematycznych stref, m.in. miejsce dla food trucków, kompletnie odnowiony plac zabaw, strefa edukacyjna czy miejsce specjalne dla szachistów.